pośród świętych wywyższony, słowa swoje zamień w czyn. Bóg niech będzie uwielbiony, niech zadrży ziemia, zagra róg, bo nic nad Boga i któż jak Bóg. Przekroczyliśmy próg nadziei, oblicze ziemi się zmieniło, bo całe życie nas szukałeś, a słońce prawdy nam świeciło. Janie Pawle, teraz przyjdź pośród świętych wywyższony, słowa swoje zamień w czyn. Bóg niech będzie uwielbiony, niech zadrży ziemia, zagra róg, bo nic nad Boga i któż jak Bóg. A Chrystus wczoraj, dziś i zawsze naszą nadzieją jest i skałą. Wieki trudne czasy miną, Bóg wiara, honor w nas zostaną. Janie Pawle, teraz przyjdź pośród świętych wywyższony, słowa swoje zamień w czyn. Bóg niech będzie uwielbiony, niech zadrży ziemia, zagra róg. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z wami. I z Duchem Twoim. Janie Pawle, teraz przyjdź. Śpiewaliśmy przed chwilą. Przyjdź do tej świątyni, do tego miasta, gdzie przybywałeś przez 24 lata jako kapłan, biskup, arcybiskup, kardynał. Do tego miasta, w którym w roku 1987 udzieliłeś święceń kapłańskich 50 diakonom z całej Polski, z wszystkich diecezji i zgromadzeń zakonnych. Przyjdź do tej katedry, gdzie, jak wspominałeś, modliłeś się w drodze na Katolicki Uniwersytet Lubelski, a także jako papież. Przyjdź i bądź z nami w czasie tej uroczystej Eucharystii, której wspominamy Ciebie jako świętego wyniesionego na ołtarze, jako wielkiego papieża, wielkiego Polaka, a równocześnie tak bardzo wszystkim nam bliskiego. W dniu dzisiejszym gromadzimy się w katedrze ze społecznością naszego seminarium duchownego, ponieważ przeżywamy uroczystą inaugurację nowego roku formacji, nowego roku studiów teologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ogromnie się radujemy, że jest z nami szczególny gość, ksiądz biskup Sławomir Oder, biskup gliwicki, który, jak mi podsumował, 36 lat spędził w wiecznym mieście, w Rzymie, także blisko świętego Jana Pawła II, który w diecezji rzymskiej i w kościele w Watykanie pełnił różne funkcje, a przede wszystkim ważne zadanie postulatora beatyfikacji i kanonizacji świętego Jana Pawła II, a także postulatora beatyfikacji jego rodziców. Księże biskupie, bardzo się cieszymy, że jesteś z nami, że będziesz z nami podczas inauguracji roku akademickiego w seminarium, gdzie podzielisz się
z nami, z alumnami, z wychowawcami i zaproszonymi gośćmi, Twoim doświadczeniem świętości Jana Pawła II. Obok kardynała Dziwisza jesteś drugim najważniejszym świadkiem, urzędowym świadkiem tej świętości. Cieszymy się bardzo, że jest z nami nasz biskup, ksiądz Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Razem się będziemy modlić o liczne powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza do naszej diecezji, zwłaszcza do diecezji gliwickiej w Polsce. Mamy tych powołań coraz mniej i prosimy Pana Żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo, aby mogli dalej głosić Ewangelię w Chrystusowym Kościele. Siostry i bracia, zanim przystąpimy do sprawowania Najświętszej Ofiary, przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, święty, Panie Boga. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby nasza wola była Tobie zawsze oddana i abyśmy szczerym sercem służyli Twojemu majestatowi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie. Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Przez wzgląd na mego sługę Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nadałem ci twój tytuł, bardzo zaszczytny, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego. Poza mną nie ma Boga. Przypaszę ci broń, chociaż mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że poza mną nie ma nic. Ja jestem Pan i nikt poza mną. Oto Słowo Boże. Pośród narodów głoście chwałę Pana. Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu ziemio cała. Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów. Rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów. Wielki jest Pan i godzien wszelkiej chwały. Budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie. Bo wszyscy bogowie pogan są tylko łudą, Pan zaś stworzył niebiosa. Oddajcie Panu rodziny narodów, oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę. Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce. Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku, zadrżyj ziemio cała przed Jego obliczem. Głoście wśród ludów, że Pan jest Królem, będzie sprawiedliwie sądził ludy. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój. Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach. Pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym, Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia, przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym,
bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się samym tylko słowem, lecz mocą i działaniem Ducha Świętego oraz wielką siłą przekonania. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Jawicie się jako źródła światła w świecie, trzymając się mocno słowa życia. Alleluja, alleluja, alleluja. Z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu wystawiacie mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja. Wielebny księże arcybiskupie, wielebny księże biskupie, drodzy bracia kapłani, bracia klerycy, siostry i bracia. Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Te słowa wybrzmiały dokładnie 45 lat temu na placu świętego Piotra, w chwili, kiedy nowo wybrany papież
który przybył z dalekiego kraju, Jan Paweł II, Karol Wojtyła, arcybiskup krakowski wybrany na stolicę Piotrową, otwierał swój pontyfikat. Były to słowa, które wypowiadał człowiek, który doświadczył mocy Chrystusa, który uczynił z Chrystusa skałę, na której zbudował swoje życie. Był to człowiek, który doświadczył mocy Pana w jego życiu, które nie było życiem łatwym. Było naznaczone cierpieniem. Cierpieniem, które przeżywał osobiście jako dramat utraty najbliższych swoich członków rodziny. Przeżywał jako dramat współcierpienia ze swoim umiłowanym narodem, uciemiężonym najpierw przez niemiecki hitleryzm, a potem przez komunizm. Człowieka, który stał obok wielkiego patrioty, męża Kościoła, błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, kardynała. Obaj przeszli przez szkołę Maryi i obaj od Maryi nauczyli się trwać przy krzyżu Chrystusa. Nauczyli się otwierać serca na moc płynącą z tej słabości, która zdobyła świat. Nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. To były słowa płynące z głębi doświadczenia, ale słowa prorocze, które stały się równocześnie programem całego pontyfikatu. Zapowiedzią tych wielkich rewolucji i zmian, które miały dokonać się za pośrednictwem tego Syna polskiej ziemi, którego Bóg wybrał, aby ustanowić go biskupem Rzymu, papieżem, swoim namiestnikiem na ziemi. Chrystus przyszedł na świat, aby objawić nam miłość Boga do człowieka, ożywić w sercu człowieka pragnienie kochania i pokazać mu, że droga miłości jest możliwa i że tylko pójście nią może dać człowiekowi to szczęście, którego nie daje to, co ulotne. Objawił to, oddając na krzyżu swoje życie w ręce Boga Ojca jako akt posłuszeństwa i bezgranicznej miłości. Bóg wybrał Kościół, mistyczne ciało swego Syna, aby ten Kościół o nim mówił i głosił własnym życiem, że Bóg jest miłością. Nie ma bardziej przekonującego języka do przekazania tej prawdy, jak język miłości. Jeśli człowiek pozwoli się ponieść duchowi prawdy, jeśli prawdziwie otworzy swoje serce na działanie Bożego Syna, jeśli przyjmie Chrystusa jako drogę swego życia, staje się uczestnikiem życia samego Boga. Staje się objawieniem uzdrawiającej mocy, która płynie z Bożego źródła i zwierciadłem jaśniejącym miłością Boga. Trudno jest mówić o Bogu. Jego odmienność stanowi wyzwanie dla naszego ludzkiego rozumowania, posługującego się ludzkimi kategoriami i pojęciami. A jednak można o nim mówić i można mówić bez lęku, ponieważ jednorodzony Syn Boży, Jezus Chrystus, stał się człowiekiem i nauczył nas języka miłości do Boga. Święci to ci, którzy przyjęli tę naukę i uczynili ją normą i regułą życia. To dzięki niej święci są tym, co najpiękniejszego Bóg chce nam o sobie powiedzieć. W nich i poprzez ich życiowe wędrówki opowiada nam fascynujące historie o swojej łasce i miłosierdziu. Mówi nam o swojej wierności i chęci niesienia pomocy tym, którzy szukają Jego oblicza. Przykład życia świętych dodaje nam otuchy. Ich wybory i zaangażowanie stanowią namacalny znak skuteczności Bożej interwencji w życiu człowieka.
W jednej ze swoich kateches o Trójcy Świętej święty Jan Paweł II porównał kontemplację tej tajemnicy do podróży pielgrzyma, który podąża drogą wzdłuż brzegów rzeki Bożej, od jej źródeł do ujścia. Ta rzeka jest historią obecności Boga i Jego objawienia w historii ludzkości. Trójca Święta, mówił papież, jest u początku dziejów i jest obecna u ich ostatecznego celu. Jest ona początkiem i końcem historii zbawienia. Grzech oddalił nas od oglądania blasku Boga. On jednak nigdy nie przestał nas szukać. I w swoim jednorodzonym Synu, który stał się jednym z nas, w końcu nas odnalazł i wskazał nam drogę powrotu do domu. Na tej drodze Duch Święty, Pocieszyciel, pozostaje przy nas jako doradca i towarzysz w podróży, napełniając nas swoją czułością, miłością, ale i mocą. Myślę, że przypomnienie tych myśli świętego Jana Pawła II może pomóc nam lepiej zrozumieć także sens dzisiejszej Ewangelii. Chrystus przypomina nam, aby oddać Bogu to, co boskie. Cały człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boga, jest jego własnością. Człowiek jest dłużnikiem Boga i całe jego życie jest okazją do tego, aby spłacać dług miłości. Powołanie chrześcijańskie w jakiejkolwiek jego formie jest zawsze powołaniem do tego, aby objawiać we własnym życiu piękno samego Boga. Objawiać tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. W swoich notatkach, uczynionych zaraz po wyborze na stolicę Piotrową, święty Jan Paweł II, podsumowując przebytą drogę życia, dokonał konkluzji, którą uczynił niejako programem swojego życia. Debitor factus sum. Stałem się dłużnikiem. Tak zakończył swoją refleksję, która stanowiła odczytanie na nowo historii wydarzeń, które doprowadziły go do wyboru na stolicę Piotrową. Debitor factus sum. Tymi słowami otworzył nowy rozdział swej historii, wpisany w posługę Piotrową. Pisał go, spłacając dług miłości wobec Boga. Modlitwa, która towarzyszyła procesowi kanonizacyjnemu świętego Jana Pawła II, pozwala nam do prześledzenia jego życia jako konkretnej, historycznej interpretacji miłości Boga do człowieka. Boga bogatego w miłosierdzie. Jego życie było życiem, w którym zajaśniała czułość boskiego ojcostwa, chwała krzyża Chrystusa i blask ducha miłości. On rzeczywiście był heroldem Boga, urodzonym ewangelizatorem, budowniczym Królestwa Bożego. Człowiekiem, o którym dzisiaj w pierwszym czytaniu prorok powiedział, wybrał go Bóg i umocnił po to, aby przed nim schylili się królowie. Każde spotkanie ze świętym papieżem było zawsze doświadczeniem czułości, serdeczności, szacunku, bliskości i zatroskania. Szanował każdego człowieka, bez względu na status społeczny, płeć czy kolor skóry. W każdym człowieku potrafił dostrzec obraz Boga. Spotkaniom tym towarzyszyło przekonanie, że rozmówca znajdował się w absolutnym centrum zainteresowań papieża, że był uprzywilejowanym odbiorcą jego słów i powiernikiem jego zaufania. Spotkania te pozwalały nam zrozumieć, jak bardzo jesteśmy cenni w oczach Boga, poczuć się otoczonymi jego miłością. Pozwalały na nowo przeżyć prawdę o tym, że w Jezusie Ojciec uczynił nas swoimi przybranymi dziećmi i dziedzicami wielkich obietnic, odpowiedzialnymi za budowę Królestwa Bożego.
Słowa papieża i spotkanie z nim otwierały nowe horyzonty. Sprawiały, że ludzie wznosili się duchowo, doświadczając niezwykłej przygody bycia stróżami stworzenia i depozytariuszami nieskończonego zaufania Boga. To właśnie ta możliwość stania się dziećmi Bożymi. Święty Jan Paweł II widział w nim, w tych słowach, w tej obietnicy, serce Ewangelii i najgłębszy powód radości człowieka. I myślę, drodzy siostry i bracia, że dzisiaj właśnie ta prawda, także w obliczu i w kontekście słów Ewangelii, która została nam przekazana, jest prawdą, która powinna na nowo rozpalić w naszym sercu radość, wdzięczność wobec Boga i wobec Jana Pawła II, który nieustannie przywoływał tę prawdę o naszym synostwie Bożym. Jesteśmy dziećmi Bożymi. To jest serce Ewangelii. To jest podstawa naszej godności, naszej wolności, suwerenności. To jest prawda, która wyzwala człowieka, ale i zobowiązuje. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Tego nas uczył, o tym świadczył. Tego był świadkiem. On sam pozwalał prowadzić się Duchowi Świętemu. Pozwoliło mu to wypełnić żagiel łodzi swojego życia i wypłynąć w morze. Duc in altum, wypłynąć na głębie. Tymi słowami zaprosił nas u progu trzeciego tysiąclecia, abyśmy nie zadowalali się przeciętnością i nie dali się pokonać szarości i zwątpieniu. Zachęcał nas, abyśmy pragnęli świętości. Świętość oznaczała dla niego zwyczajne życie chrześcijańskie, ale przeżywane według wysokiej miary, jak to napisał. Jej treścią i miernikiem była wierność Ewangelii. Jakość spotkania z drugim człowiekiem, sposób wypełniania obowiązków zawodowych, rodzinnych i napełnienie miłością wszystkiego, co stanowi normalność ludzkiej kondycji i egzystencji. Wszystko to oddawał Panu, przeżywając każdą z tych sytuacji jako okazję do umiłowania Boga i bliźniego. Poddanie się prowadzeniu Ducha Świętego otworzyło horyzont Jego istnienia na wymiar wieczności. Widząc w niej cel i spełnienie ludzkich pragnień i Bożych obietnic. Ta otwartość uczyniła Jana Pawła II prawdziwym świadkiem nadziei. Gdy pojawiła się choroba i cierpienie, mocą wiary potrafił je przemienić w dar miłości dla Kościoła. To wtedy ze szczególną mocą zajaśniała w nim chwała Krzyża Chrystusa. Przyjmując cierpienie i przeżywając je w jedności z Panem, pokazał, jak słabość ludzka może stać się gruntem, na którym rozkwita owoc odkupienia. W ostatni Wielki Piątek swej ziemskiej pielgrzymki, trzymając krzyż w ramionach, pogrążony w modlitwie, choć nie mógł mówić, stał się żywym świadkiem Ewangelii. Jego postawa dla wielu ludzi stała się źródłem pocieszenia i napełniła ich nadzieją płynącą z tajemnicy paschalnej. Przylgnąwszy do krzyża, całym sobą dawał świadectwo prawdzie o tym, że cierpienie Chrystusa nadało zbawczą wartość każdemu ludzkiemu cierpieniu i sprawiło, że śmierć utraciła swoją niszczycielską moc. Spijał z ran Chrystusa, jak ze źródła świeżej wody, czerpiąc nektar zbawienia i życia. Siła ducha miłości pozwoliła mu przemienić cierpienie, choroby w możliwość uczynienia życia darem miłości aż do końca. Ten Boży atleta, fizycznie zniszczony, naznaczony chorobą, doszedł do kresu swego biegu, jaśniał czułością Ojca, błyszczał chwałą krzyża Syna
i blaskiem ducha. A jego milczenie pełne spokoju, jakie może dać tylko wiara i najgłębsze zjednoczenie z Bogiem, stanowiło najwymowniejszą katechezę jego życia. Wszystko, co ludzkie, jaśniało odblaskiem Boga. Oddał Bogu, co było boskie. Życie Jana Pawła II było jak rzeka, której źródło i ujście ukryte były w Bogu, a jej ścieżkę wyznaczały ślady miłości. Trudno nam mówić o Bogu, a bez Jego inicjatywy, pełnej łaskawości i miłosierdzia, byłoby to wręcz niemożliwe. Jego odmienność wymyka się naszym ludzkim kategoriom. A jednak możemy mówić o Bogu, ponieważ jego jednorodzony Syn, Jezus Chrystus, stał się człowiekiem, a Duch Pocieszyciel nauczył nas mówić językiem miłości. Powołanie chrześcijańskie jest zawsze powołaniem do objawienia we własnym życiu piękna samego Boga, tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Drodzy siostry i bracia, w tę radosną uroczystość liturgicznego wspomnienia świętego Jana Pawła II prośmy, aby przykład jego życia i świętości pomagał i nam przeżywać nasze codzienne życie jako okazję, aby kochać. Niech nasza umiejętność podnoszenia się z upadków, umiejętność proszenia o przebaczenie i zdolność do przebaczenia, solidarność, zaangażowanie w czynieniu dobra innym, szacunek dla drugiego człowieka, także tego, który myśli w inny sposób, niech to będzie dla nas okazja do dania świadectwa naszej wiary w Boga. Niech będzie to okazja, aby przemawiać językiem, którego nauczył nas Jezus Chrystus, językiem miłości. Spłacajmy, jak patron dzisiejszego dnia, święty Jan Paweł II, aktami konkretnej miłości, nasz dług wobec Boga. Niechaj i nasze życie stanie się tym, co Bóg ma dziś najpiękniejszego do powiedzenia o sobie światu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siostry i bracia, usłyszeliśmy Słowo Boże. Niech naszą odpowiedzią będzie wspólne wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest, puszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych
i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II pokornie módlmy się i prośmy o potrzebne łaski dla Kościoła, całego świata i nas samych. Boże, polecamy Ci cały Kościół Święty i jego pasterzy, papieża Franciszka, naszego arcybiskupa Stanisława w 12. rocznicę ingresu, biskupa Sławomira i Artura oraz wszystkich duszpasterzy. Niech Twój Święty Duch prowadzi i umacnia ich w dziele ewangelizacji. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, polecamy Ci wszystkich rządzących państwami, aby służąc swoim ojczyznom, troszczyli się także o mądre wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, polecamy Ci wszystkich, którzy tworzą lubelską społeczność akademicką, zwłaszcza wychowawców, profesorów i alumnów Metropolitalnego Seminarium Duchownego, którzy dzisiaj inaugurują nowy rok akademicko-formacyjny. Umocnij ich w wyznawanej wierze i obdarz wytrwałością w zgłębianiu wiedzy dla dobra wszystkich ludzi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, Ty chcesz, żeby Ewangelia dotarła aż po krańce ziemi. Polecamy Ci wszystkich misjonarzy i zaangażowanych w papieskie dzieła misyjne, aby umocnieni Twoją łaską z radością nieśli dobrą nowinę wszystkim ludom i narodom. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Miłosierny Boże, polecamy Ci zmarłych wychowawców, profesorów i alumnów naszego seminarium. Daj im udział w niebieskiej chwale. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, polecamy Ci nas samych i wszystkich parafian archikatedry, byśmy z uczty eucharystycznej czerpali siły do rzetelnej pracy na większą chwałę Bożą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze, Ty sam wiesz, co dla nas jest najlepsze. Spraw prosimy, abyśmy rozpoznając Twoją wolę względem nas, zawsze byli jej posłuszni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pasterzem, tak dobrym, że nic mi nie braknie. Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz, prostymi ścieżkami prowadzisz. Przez ciemną dolinę niczego nie muszę się trwożyć, bo pasterz mój zawsze jest przy mnie, w obronie mej stanąć gotowy.
Twojego zaprasza. Na oczach mych wrogów to czyni, olejkiem mogłowę namaszcza, a kielich napełnia obficie. Dobroć podążą w ślad za mną po dzień mój ostatni, aż dotrę, o Panie, do domu, by z Tobą zamieszkać na zawsze. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, daj nam z prawdziwą swobodą ducha pełnić służbę przy Twoim ołtarzu. Niech ofiara, którą składamy, mocą Twojej łaski oczyści nas z grzechów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne. Abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W czasie naszej doczesnej pielgrzymki doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. Mając bowiem pierwsze dary ducha, przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie, z radością wołają: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Błogosławiony, który idzie w imię Panieńskie. Błogosławiony, który idzie w imię Panieńskie.
Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głośmy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Stanisława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry, oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa,
z Chrystusem i Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze, wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Dajesz ciało swe i krew. O Panie.
Panie, Ty nam dajesz ciało swe i krew. Do Ciebie więc idziemy wciąż radosno rocąc pieśń. Przez dar Twojego chleba, dobry Boże nasz, przez dar Twojego chleba, dobry Boże nasz, rodzinę bratnią czynisz z nas miłować, oczysz nas. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech owocny dla nas będzie udział w Eucharystii, która daje nam przedsmak nieba. Niech wyjedna nam pomoc w życiu doczesnym i przysposobi nas do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wysłuchajmy informacji duszpasterskich. 22 października wspominamy świętego Jana Pawła II. Dziękujemy za obecność i wspólną modlitwę metropolicie lubelskiemu arcybiskupowi Stanisławowi i biskupowi Arturowi. Wdzięczni jesteśmy także biskupowi gliwickiemu Sławomirowi, postulatorowi w procesie beatyfikacji i kanonizacji świętego papieża Polaka za wygłoszoną homilię.
Przypominamy, że w naszym sanktuarium w każdy wtorek, z wyjątkiem października, listopada i maja, kiedy są nabożeństwa okresowe, odprawiamy nabożeństwo do świętego Jana Pawła II. Modlimy się przez jego orędownictwo o świętość życia i dar rodzicielstwa dla bezdzietnych małżonków. Dziś przypada także 12. rocznica ingresu arcybiskupa Stanisława do archikatedry. Wdzięczną modlitwą obejmujemy posługę pasterza naszej archidiecezji. Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako 97. Światowy Dzień Misyjny. Rozpoczyna zarazem tydzień misyjny pod hasłem „Będziecie moimi świadkami”. Ofiary zebrane do puszek dzisiaj i przez cały tydzień są przeznaczone na wsparcie misji. Dzisiaj odbywa się także coroczne liczenie wiernych obecnych na mszy świętej i tych, którzy przyjmują komunię świętą. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe, które odprawiamy w niedzielę o godzinie 18:00, w dni powszednie o 18:15. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, czas poświęcony modlitwie za zmarłych. Przez cały listopad w modlitwie różańcowej będziemy polecali Bogu naszych zmarłych. W kruchcie katedry umieszczone są kartki wypominkowe, na których prosimy wypisywać imiona zmarłych. Wypełnione kartki można składać w zakrystii lub kancelarii. W przyszłą niedzielę podczas liturgii o godzinie 11:30 dziękować będziemy za 100 lat posługi uczennic Boskiego Mistrza. To zgromadzenie zakonne w naszej archidiecezji posługuje w Domu Księży przy ulicy Bernardyńskiej. Znane jest także z duszpasterstwa liturgicznego. Liturgii w przyszłą niedzielę przewodniczyć będzie metropolita lubelski Stanisław. Za tydzień nasze siostry rozprowadzać będą kalendarze misyjne. Słowo życia. Oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę. Bóg jest jedynym Panem godnym czci i uwielbienia. Każda władza ludzka pochodzi od Niego i powinna być służbą drugiemu człowiekowi. Umocnieni Bożym błogosławieństwem wraz z Królową Różańca Świętego dziękujemy za misjonarzy, niezwykłych świadków wiary, za ich wytrwałą nadzieję i trud miłości oraz prosimy, aby głoszona przez nich Ewangelia zdobywała serca ludzi. Prosimy o Boże błogosławieństwo. Bardzo dziękuję księdzu biskupowi Gliwickiemu za przepiękne i głębokie Słowo Boże. Słuchaliśmy tego słowa ze wzruszeniem i z wielką uwagą, bo przecież ksiądz biskup przez kilkadziesiąt lat swojego pobytu w Rzymie był tak bardzo blisko papieża, a potem w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym mógł doświadczyć, jak Ojca Świętego w oczach wielu ludzi, wielu świadków, wielu bliskich. Dziękujemy i zapraszamy na popołudniu do seminarium duchownego. Już się cieszymy na to spotkanie. Bóg zapłać księdzu biskupowi Arturowi, który reprezentuje naszą diecezję w stolicy już 10. rok. Ta jego piękna praca. Prosimy o zdrowie i błogosławieństwo Boże i wszelkie łaski potrzebne za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II. Dziękuję wam, bracia i siostry zebrani tutaj w katedrze. Wspominamy naszego wielkiego i świętego papieża i prosimy go, aby się modlił z nami razem o obfite powołania kapłańskie i zakonne w tym dniu, w którym nasze seminarium istniejące już ponad 3 wieki rozpoczyna kolejny rok formacji i studiów. Niech Boże błogosławieństwo idzie za nami przez dzisiejszy dzień i na kolejnym etapie naszego chrześcijańskiego świadectwa. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.
weź w swą opiekę nasz Kościół Święty. Panno Najświętsza, niepokalana. Nasz cały i lud Twój wierny, Tobie, Maryjo, dziś polecamy.